Wojciech Szczerba, witam Państwa w kolejnym wydaniu programu Stacja Kultura. Dziś zapraszamy na relację ze spotkania z autorką książki Dziewczęta Sierpniowe 44, Patrycją Bukalską. Książka poświęcona jest kobietom, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, natomiast myślę, że jest to książka trochę nietypowa, bo nie opowiada o wielkiej historii, o wydarzeniach, poszczególnych akcjach w czasie powstania, ale moim celem było dowiedzenie się, co się działo w głowach tych dziewcząt, wtedy dziewczynek czasami, bo najmłodsza pani Krystyna Zachwatowicz miała 14 lat, tak, z tych kobiet, które są opisane w książce. Książka powstała tylko i wyłącznie na podstawie rozmów z nimi, wielokrotnych, wielogodzinnych rozmów, które prowadziłam przez ponad 2 lata. I wtedy właśnie pytanie o takie sprawy, o których mało chyba ciągle wiemy, mimo że dużo wiemy o powstaniu, na przykład o to, no właśnie, jak wyglądały sprawa higieny osobistej, a też jakie były ich marzenia, jak sobie wyobrażały swoje życie później, co jadły, czego się bały, tak? Pytam jej o miłości i o pożegnania, o spotkania i o marzenia, o takie rzeczy, które gdzieś uciekają w podręcznikach historii, a tak naprawdę wydaje mi się, że bez tego nie jesteśmy w stanie nie tylko zrozumieć historii, ale także zrozumieć ludzi, którzy brali w niej udział czynny, tak? A przecież to nie są pokolenia oddalone od nas o kilkaset lat, to są ludzie, którzy są jeszcze wokół nas i możemy ciągle ich pytać, no stąd ja pytałam. Znaczy też przyznam się, że jednym z powodów, że zaczęłam tą książkę pisać, był taki mój powód bardzo osobisty i prywatny, dlatego że ja zajmuję się powstaniem ponad 10 lat i zawsze miałam wrażenie, że panie, z którymi rozmawiałam, które spotykałam, mają w sobie taką tajemnicę dobrego życia. Znaczy one przeszły przez strasznie ciężkie chwile, a jednak wszystkie idą z taką podniesioną głową. I tak naprawdę miałam nadzieję, że w rozmowach z nim dowiem się, jak to zrobić, żeby przejść przez życie właśnie z podniesioną głową, żeby nie poddawać się nigdy, jak znaleźć siłę do tego. I nie udało mi się tej recepty magicznej odkryć, ale przyznam, że wiele tych rozmów zamieniło się w przyjaźnie i bardzo często dalej przychodzę do moich pań i rozmawiamy, no właśnie nie o powstaniu, ale rozmawiamy o życiu, tak? O dzieciach, o rodzinach, o kłopotach, o tym, co zawsze jest wspólne dla nas wszystkich, bo tak naprawdę wszystkie kobiety są takie same w pewien sposób, prawda? Musimy tym samym problemom i wyzwaniom sprostać, czy to było 60 lat temu, czy to jest teraz.
Myślę, że oczywiście wszystkie osoby, które interesuje siłą rzeczy powstanie warszawskie, ale myślę, że szczególnie mam nadzieję na taki zainteresowanie ze strony ludzi mimo wszystko jednak młodych, dlatego że sama forma książki jest bardzo nietypowa. To nie są chronologicznie opisana historia. To znaczy chodziło mi o pokazanie pewnej specyfiki narracji też kobiecej tak naprawdę. Jak one opowiadają, jak pamiętają, bo czasami to jest inaczej niż mężczyźni. A ponieważ książka właśnie ma składa się z takich krótkich, dosyć mam wrażenie dynamicznych rozdziałów, no to mam właśnie nadzieję, że ludzie młodzi będą chętnie ją czytali, ale moją osobiście największą nagrodą jest to, że książka bardzo, bardzo podoba się i bohaterkom, i ich rodzinom, i wszystkim osobom, które brały udział w powstaniu. Więc jeśli one mówią, że Patrycja, to właśnie tak było, to jest ta atmosfera, no to jest to dla mnie największa nagroda. Myślę, że dla mnie byłoby trudniej napisać książkę, która jest fikcją, ale też muszę pani powiedzieć, że życie wymyśla takie scenariusze i takie historie, że gdybym chciała, gdybym sama to wymyśliła, to ktoś wiedziałby, że naprawdę ja mam bardzo interesującą, ale bujną wyobraźnię, bo na przykład 1 sierpnia u jednej z pań, pani Haliny Jędrzejewskiej, wyglądał tak, że ona wysiadła z tramwaju na ulicy Wolność i idąc w ulicą Wolność 1 sierpnia zobaczyła chłopca w białej koszuli z opaską, z tenem na piersi, który był piękny, młody, przystojny. I to był pierwszy powstanie, którego zobaczyłam. Znaczy scena absolutnie filmowa i absolutnie nierealna, bo skąd ulica Wolność 1 sierpnia i taki moment. Ale tak się właśnie stało, dlatego ja myślę, że prawdziwe historie i prawdziwi ludzie są dużo bardziej ciekawi i ekscytujący niż to, cokolwiek moglibyśmy wymyślić. Służba pielęgniarką w szpitalu. Była sytuacja, kiedy przyniesiono ranną łączniczkę, która była w jej wieku, w której trzeba było amputować nogę. I ona mówi, cały czas siedziałam przy tej Wandzi, bo mówię, to było tak, ona była taka jak ja i ona była taka jak ja i myślałam, że ona nie ma tej nogi, to takie straszne jest. No i oczywiście to było przerażające, ale pomyślałam sobie, no ale zaraz, to może spróbujmy poszukać tej Wandzi i zapytamy ją, jak ona wtedy się czuła i co myślała. No to się oczywiście udało. Wanda okazała się dalej mieszkać w Warszawie i chętnie się ze mną spotkała. No i to jest taka strasznie taka najsmutniejsza historia z tych książkowych, tak? Bo rzeczywiście ona była taką, poszła do powstania razem z przyjaciółką, były łączniczkami, zawsze biegały razem, jedna miała pseudonim Pszczółka, a drugie Mrówka i zawsze wołano, gdzie są te owady, więc owady chodziły razem, a tylko raz poszły osobno z Meldunkiem, bo taki wysłał dowódca i Wanda wtedy została bardzo ciężko ranna. Nie miał jej kto pomóc, więc długo leżała na ulicy. No i później już trochę było za późno, potem trzeba było rzeczywiście jej nogę amputować. I to w pewnym sposób jest tragiczne, tak jak pomyślimy o tym, że ona miała 16 lat i mówi, że ponieważ tam ojciec jakoś zmarł wcześniej, mówi, to bardzo ciężko było jej z mamą finansowo w wcześniejszych latach. Mówi, zawsze marzyłam o tym, żeby mieć rower i żeby pojechać zobaczyć góry. Mówi, a potem już nie miałam nogi, już nigdy nie miałam tego roweru i już nigdy nie pojechałam w góry. I pojechałam dopiero wiele, wiele lat później, ale mogłam tylko na nie popatrzeć, nie mogłam. Wtedy nie było takich protest jak teraz, że prawda, w historii zbierze udział w olimpiadzie, więc była to inna sytuacja. Ale to, co chciałam powiedzieć najważniejszego, że nawet Wanda, która w taki sposób strasznie ciężki zapłaciła za udział w powstaniu. Nawet ona opowiadając mi o tym mówi, no ale na szczęście zostałam ranna dopiero we wrześniu, to co użyłam w sierpniu, to użyłam, tak. Czyli po prostu nawet ona uważała, że nie żałowała swojego udziału, mimo całej wielkiej ceny, którą przyszło jej zapłacić. I teraz przy okazji 70. rocznicy na pewno będzie mnóstwo dyskusji, które się toczą i będą się toczyły, bo na tym polega historia, że dyskutujemy o niej, o sensie, bezsensie, zasadności powstania warszawskiego. I myślę, że o tym trzeba mówić jak najbardziej. Natomiast myślę, że osobami, które przede wszystkim mają prawo się wypowiadać, są osoby, które
go doświadczyły i które mogą w pewien sposób starać się wytłumaczyć nam, co wtedy czuły. A to, co było takim dominującym uczuciem w powstaniu, to było takie poczucie wielkiej wspólnoty, takiej intensywności doświadczeń, która nigdy później się już nie powtórzyła. Kilka z pań potem mówi, że potem coś takiego jeszcze było, jak była solidarność. I ludzie zaczęli znowu chodzić wyprostowani. Ale to był tylko taki jeden moment. A powstanie było czymś, co złączyło ich tak naprawdę, te osoby, które brały udział w nim, na zawsze. I znowuż ciekawa sprawa, że na przykład, tak zastanawiałam się ostatnio, że w sumie wszystkie z tych pań, które, z którymi rozmawiałam, związały się albo już tam były związane w czasie wojny, czy zaraz po powstaniu z kolegami z oddziału, albo wyszły później za mąż, też za powstańców warszawskich. I myślę, że to nie dlatego, że akurat tacy byli wspaniali, tylko dlatego, że po prostu nikt inny nie mógł ich zrozumieć. Że było to takie doświadczenie, które można w pewien sposób dzielić tylko z osobą, która przez nie przeszła. W książce jest taki jeden malutki, krótki fragment osoby, która nie brała udziału w powstaniu, ale uznałam, że absolutnie nie mogę z niego zrezygnować, bo to wypowiadała się córka Kasi Kusocińskiej, właśnie Joanna. Rozmawiałam z jej mamą, tak sobie tam gadałyśmy, a Jasia robiła kawę. I ona mówi, a mnie powstanie to się w ogóle zawsze kojarzy z morzem. Ja mówię, słucham. A ona mówi, że jej wspomnienie jako dziecka powstańców jest takie, że zawsze w sierpniu byli nad morzem. I ona mówi, no i ja te zamki z piasku tam buduję z siostrą. A moi rodzice siedzą na chosu na plaży i zaczynają po prostu swoje, że a pamiętasz, bo dzisiaj 5 sierpnia, to wtedy my byliśmy tutaj, a ty byłaś tutaj, tak? I te, jej pamięć wakacyjna jest tak naprawdę, że rodzice siedzą na plaży i rozmawiają o powstaniu. I to zawsze się jej będzie kojarzyło z morzem. I pomyślałam, jakie to jest ciekawe, że to doświadczenie w pewien sposób było, nie tylko się zmieniło życie osób, które brały w nim udział, ale także wpływa na losy jakby ich dzieci i kolejnego pokolenia, ich wnuki, które są zainteresowane. Jest to coś bardzo, bardzo, bardzo silnego. I teraz nawet tam jest kilka takich bardziej znanych batalionów, jak Zośka, Parasol czy Miotła. I wiem na przykład, że oni są bardzo wspierani przez komandosów z Lublińca, że, z którymi też czy ci komandosi przyjeżdżają na ich uroczystości, organizują im tam różne jakieś takie rocznice powstania batalionu, przywożą grochówkę, przywożą broń, żeby pokazać. Ale to oczywiście można traktować, no to bardzo miło, ale dla nich to jest coś więcej niż bycie miłym, tak? To jest coś bardzo, bardzo ważnego, że oni autentycznie czują z tymi powstańcami taką pewną wspólnotę celów i wspólnotę wyborów właśnie, że oni też chcieliby iść tą samą drogą. Osobną historią jest udział kibiców, którzy również wspierają poszczególne bataliony. Mam wrażenie, że powstanie jest takim wydarzeniem, że ma w sobie taką tajemnicę i bardzo przyciąga ludzi ich uwagę, pod warunkiem, że patrzymy na nie właśnie z perspektywy ludzkich losów i ludzkich wyborów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszamy Państwa już za tydzień.